Małe jest piękne. W Sosnowcu można było zobaczyć fragment świata w miniaturze, bardzo konkretny fragment, mianowicie około 100 modeli kolejowych, maleńkie tory, lokomotywy, semafory i dworce nie przypominające tego, co oglądamy w normalnych wymiarach. Piękne, czyste, do tego z pewnością punktualne. Piotr Witkowski. Miniaturowe drzewa, tory i pociąg. A każdy detal idealnie dopracowany. To jest pierwszy rozjazd, który kieruje na ten tor zewnętrzny. Andrzej Czarnak, na co dzień pracownik techniczny Politechniki Warszawskiej. Po godzinach zawiadowca na kolei. Rozkład jazdy jest normalnie jak w normalnej kolei, także jeździmy według rozkładu. I choć jest to kolej raczej mniejszej skali, to jak mówi, radość jest ogromna. Oprócz tego, że to jest fajna zabawa, no to tak jak mówię, jest to również nauka. I to fajna nauka, no bo po prostu uczymy się przez zabawę. Sosnowiec raz w roku zamienia się w stolicę kolejowych maniaków. Na 400 metrach kwadratowych stawiają prawie 100 metrów miniaturowych torów. Przez dwa dni bawią się w maszynistów. Część z nas myślę, że wyssała to z mlekiem matki. Część, być może części przekazały geny ojciec. Nie wiem, po prostu skądś to się bierze. Łukasz Drozdenko ma 33 lata, jest informatykiem. Swoje modelarskie hobby rozpoczął 20 lat temu. Na swoje modele wydał już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zaczęło się od jednej lokomotywki, trzech wagoników, natomiast w tej chwili około 10 lokomotyw, myślę, że około 60 wagonów, kilka modułów plus tory, które można rozłożyć w domu. Tu każdy ma swoją historię, a prawie wszyscy jeden powód, dla którego to robią. Jest to bardzo fajna odmiana, jeśli chodzi o, jeżeli ktoś jest zabiegany. To, że modelarstwo jest świetną odskocznią od pracy, potwierdzają także eksperci. Na plan pierwszy wybijamy swoje hobby, a te już są bardzo różne. Ktoś biera znaczki, jak ktoś puszcza kolejki. Jeżeli robi to w sposób efektowny, zwróci na siebie uwagę. Większość modelarzy przyznaje, że ich pasja to już prawie uzależnienie. Już nie wyobrażam sobie innego hobby. Dlatego każdą wolną chwilę spędzają ze swoimi małymi zabawkami. Piotr Witkowski, Polsat News.